Okej, okay. Ja mam do Was prośbę na sam początek, żebyśmy wszyscy tutaj, ale dosłownie wszyscy, zamknęli oczy. Ja Wam powiem, co zrobimy, dobra? Zamykamy oczy. Nie, nikt nie, mój kolega już będzie chodził tak, jak ktoś się będzie ocierał, to wiecie. Nie przejmujcie się, to tylko portfele, wiecie. Stać nas, programiści. Zamknijcie oczy, ale serio, wszyscy. Jak powiem start, to niech każdy z Was odmierzy 15 sekund, równo 15 sekund i podniesie lewą rękę do góry. Dopiero po podniesieniu ręki do góry rozejrzyjcie się po sali. OK? Start. Okej, okay, dzięki. Znaczy, jak ktoś zasnął, to spoko. Robiłem tę prezentację po obiedzie, to był problem. Okej. Okay. Co się stało? Każdy z nas troszeczkę inaczej ma ustawione w swojej głowie poczucie czasu, nie? Każdy z nas troszeczkę inaczej patrzy na czas i przez to nie było możliwości, żebyśmy równocześnie podnieśli tą rękę. Ale zwróćcie uwagę, co się dzieje, jak pójdziecie na jakikolwiek koncert albo do filharmonii i posłuchacie sobie tych ludzi, oni jakoś równocześnie są w stanie grać, nie? Każdy z nich oczywiście ma swoje zadanie, ma swoje nuty, ale jednak wszystko działa synchronicznie. Dlaczego? Bo coś nadaje im rytm, tak? Coś nadaje im rytm i tym kimś w filharmonii jest dyrygent. W prostym, małym zespole to jest perkusista zazwyczaj, nie basista. Ktoś nadaje rytm. Jeżeli ja bym wam pokazał, teraz podnieście rękę. Gdybyście wy skorzystali z mojego poczucia czasu, wtedy bylibyśmy w miarę równo i moglibyśmy podnieść rękę. Samo oczywiście założenie, że sobie podniesiemy tą rękę w danym momencie, nie wystarczy, żeby to było synchroniczne i żeby każdy ruch był synchroniczny. I podobnie mamy w naszych systemach. Nas interesuje, kiedy dane operacje się wykonują, nie? To nie jest tak, że możemy w dowolnym momencie dowolną operację wykonać. Nas to interesuje. Ja mam bardzo proste przykłady kodu, także jest w nich dużo błędów, nie krzyczcie, z premedytacją. To jest jakiś tam bardzo, bardzo, bardzo prosty test. Test, który w zasadzie, można powiedzieć, jest zgodny z takim podejściem TDD, czyli mam given, when i then. To given jest troszeczkę ukryte, ale mam tytuł i mam opis, który gdzieś musiał być zdefiniowany. Potem mam when, create issue i potem mam then, jakąś tam wersję, że w momencie, kiedy tworzę faktycznie jakieś zgłoszenie, to leci mi jakaś informacja, jakaś notyfikacja na temat tego, że zgłoszenie zostało utworzone. I tak mogłaby wyglądać jakaś taka sobie implementacja tego kawałka kodu. Tu są te nule, jak ktoś marka to. Wspaniałe. I to znamy, nie? Kto kojarzy TDD i kto kojarzy podejście given when then? Większość, okej, okay, tak się spodziewałem. Natomiast to, do czego ja was zachęcił dzisiaj, żebyśmy myśleli o kodzie produkcyjnym w taki sam sposób. Przez pryzmat takich samych, tylko troszeczkę inaczej. Ja to sobie nazwałem validation operation notification. Validation, jak tworzycie jakąś metodę biznesową, to jest taki etap, gdzie się tak naprawdę przygotowujecie do wykonania faktycznej operacji. Czyli na przykład w tym moim create issue, które miałem przed chwilą, to musiałem sobie sprawdzić jakieś dane, pobrać, nie wiem, sprawdzić, czy mogę w ogóle utworzyć to issue, będę sprawdzał sobie, nie wiem, czy dane issue w ogóle mi stworzone. Są te dwa pola, nie są nulem, na przykład, nie? Operation to jest core, sama taka idea, po co ja w ogóle robię tą operację, tworzę moje zgłoszenie, nie? I potem bardzo często w operacjach biznesowych coś się musi wydarzyć później, nie? Musicie poinformować jakąś inną część systemu, musicie zwrócić wartość, którą stworzyliście. Coś musimy zrobić więcej. I to jest ta część notyfikacji. Generalnie patrząc sobie na kod w ten sposób, kod produkcyjny, możemy zauważyć kilka rzeczy. Po pierwsze, na etapie walidacji, jeżeli coś mi się wysypie, coś nie działa, to tak naprawdę jeszcze nie zapisałem danych, mogę odbić do użytkownika sorry, nie udało się, spróbuj ponownie, albo zepsułeś coś, nie przeszła walidacja. Nie? Jeżeli coś się zepsuje na etapie... Coś chyba przerywa. Jeżeli coś się zepsuje na etapie notyfikacji z kolei, to tak naprawdę
to, do czego stworzona została metoda, już się udało, okej? Okay? Musimy żyć z tym, że coś tam się jeszcze nie powiodło, ale raczej nie chcemy, żeby w ogóle wysypać metodę, bo mamy trochę zepsute już, nie? No i ta operacja, ten kod cały. I tak naprawdę, patrząc tylko i wyłącznie na ten malutki, to już jest orkiestracja. To jest orkiestracja i to jest to, jako my, programiści, nawet na poziomie najmniejszej metody, co prawda taka bardzo uboga, zaraz przejdziemy do ciekawszych rzeczy, ale to już jest orkiestracja, to już jest pokazanie, okej, ja najpierw chcę wykonać walidację, potem chcę wykonać jakieś operacje, a potem chcę poinformować jakieś inne części systemu. Pisząc w ten sposób, orkiestrujemy naszą metodę i orkiestrujemy nasz system. Jeszcze raz możecie sobie popatrzeć na ten kawałek kodu i te wszystkie etapy tutaj widać. W pierwszej kolejności mam jakiś etap walidacji. Nie chcę, żeby te dwa pola były nulem. Potem mam etap operacji, tworzę sobie issue, a potem mam etap notyfikacji, gdzieś coś tam wysyłam. Bardzo prosta metoda i już mamy orkiestrację. I to jest rzecz, o której tak naprawdę kiedyś, moim zdaniem, zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy, że tak naprawdę robimy to całe. Słyszymy słowo orkiestracja, od razu myślimy o JBoss albo coś w tym stylu, nie? Tam generalnie to wszystko się uruchamia. Albo procesy w Linuxie, one też się orkiestrują, żeby były uruchamiane w odpowiedniej kolejności. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej. Z punktu widzenia użytkownika, jak sobie uruchomimy synchronicznie taką operację, wygląda to w ten sposób. Odpalamy, potem mamy ten etap walidacji, coś tam się mieli, potem jest etap operacji, coś tam się mieli, notyfikacji, gdzieś coś się wysyła i zwracamy, tak? Prosta rzecz. I teraz chciałbym prześledzić na podstawie tych trzech etapów, jak to zrobić za pomocą orkiestracji, ale też jak to zrobić za pomocą choreografii, o której za chwilę powiem. Będziemy sobie nasz przykład, bo samo tworzenie issue trochę mało ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Załóżmy, że do tego mojego prostego systemu i do tej mojej prostej metody muszę dorzucić kolejną rzecz. Jakaś tam notyfikacja jeszcze musi lecieć na Slacka. I to, co zrobi sobie taki szeregowy programista, mam nadzieję, że tak nie będziemy robić, to mam jakąś tam metodę publish notifications, to ja sobie dopiszę tam jedną linijkę. Będzie działać? Testowalne, jedna linijka, ticket odhaczony, proste. Nie ma problemu. Nie? Oczywiście będę sprytny, zrobię to asynchronicznie i tak dalej. To sobie pominiemy i sobie troszeczkę jeszcze utrudnijmy. Co jeśli ja poza notyfikacjami jeszcze będę chciał sobie zapisać jakąś notkę audytu. I na przykład będę miał takie klaski. Czyli mam sobie to issue ma jakieś tam ID, tytuł, opis, wprowadźmy sobie utrudnienie, niech ma jeszcze stan, tak, uwielbiamy jak nasze obiekty mają stan i dorzućmy sobie jeszcze notkę audytową. Czyli jaka tam operacja została wykonana, na naszych przykładach będzie to tylko tworzenie tego issue. Ok, czyli nasz programista już nie dopisze do metody publish, tylko nasz programista dopisze sobie kolejne dwie linijki tutaj. Tak, będę potrzebował principala tutaj i tak dalej, zacznie mi się to wszystko rozszerzać. Widzimy, że to już może nie zmierza do tego, do czego chcemy, ale lećmy dalej. O, tu można sobie rozwinąć, ok. Rzecz. Ok, chcę dorzucić jeszcze jedną rzecz. Chcę mieć ten audyt. Na poziomie modułów wyglądałoby to na przykład. Mam sobie moduł issues, mam sobie jakiś moduł notifications i tu możecie sobie pomyśleć o swojej architekturze, jaką macie w projekcie. Jeżeli macie monolit, to mogą być komponenty jakieś wewnętrzne. Jeżeli macie mikroserwisy, to mogą być jakieś makroserwisy w tym momencie, ale mamy jakieś serwisy. Jeżeli macie jakieś CQRS-y, możecie sobie to podzielić w ten sposób. Cokolwiek byście nie mówili, to wszystko się będzie aplikować. Mam issues, mam moduł notifications, mam audyt. Czemu nie zrobić tak? Sprytnie by było, nie? Nie będę tykał tego mojego modułu issues, tylko sobie niech notyfikacja mi wyśle do audytu. Po pierwsze, co jeśli nasz moduł audytu też musiał wysłać notyfikację? Zrobię sobie cykl, nie? To będzie nieprawda. Po drugie, czy notka audytowa faktycznie ma coś wspólnego z notyfikacjami tego typu mailem, Slackiem i tak dalej? Niekoniecznie, więc raczej zostanie w ten sposób. Ale to, co zmierzam i co bym chciał tutaj pokazać na tym diagramie, to ten jeden mały aspekt, że jest potencjał do stworzenia cykli, nie? Jeżeli ja mam twarde powiązania, bo w orkiestracji moduł issues musi wiedzieć,
że musi wysłać coś tutaj. Musi wiedzieć, że musi wysłać coś tutaj, tak? Tak, że magicznie mi się to skądś weźmie, nie? OK, dorzucę sobie jeszcze Jirę, żeby to issue się mi automatycznie na Jirze tworzyło. No i generalnie w tym momencie, zgodnie z zasadą na raz, dwa, trzy, za drugim razem dopisałem sobie jeszcze jedno publish, za trzecim razem już troszeczkę słabo, bo najprawdopodobniej będę musiał czwarty, piąty, szósty i tak dalej, to sobie mogę odwrócić tą zależność, nie? Czyli to niech notyfikacje nie wiedzą, że muszą strzelać najpierw do maili, potem do Slacka, potem do Jiry, tylko niech może ten moduł e-mailowy, niech się sam zgłosi do notyfikacji, niech Slack sam się zgłosi do notyfikacji, niech Jira sama się zgłosi do notyfikacji, hej, ja chcę dostawać taką a taką informację. Można tak zrobić, ale to wciąż jest orkiestracja, nie? Cały czas pracujemy na bazie notyfikacji. OK. Dorzućmy sobie tam Elasticsearcha, chcemy przecież indeksować. I ten kod już zacznie wyglądać słabo, nie? Tam dopiszemy kolejne, jeszcze sobie zindeksuj i tak dalej, i tak dalej. Mam proste tworzenie issue i nagle mam olbrzymią ilość notyfikacji. Co wtedy robimy w naszych... Przy notyfikacjach to jest standard. Macie tą metodę create issue. Najpierw stworzyłem sobie to issue, a potem zaczynam wysyłać notyfikacje. Najpierw wyślę maila, potem wyślę to, potem wyślę to, potem sobie na Elasticsearchu to zindeksuję, potem sobie zrobię audyt. Ta metoda zaczyna wyglądać słabo. Metoda się nazywa create issue, a robi tysiąc innych rzeczy, nie? A programiści standardowo nie zmienią nazwy tej metody, po prostu dopiszą, co muszą. Wyślemy to na kolejkę, nie? Wyślemy na kolejkę całe issue i podłączymy te wszystkie moduły wokół po to, żeby one sobie pobrały to issue, a jak sobie pobiorą to issue, to sobie zrobią, co mają zrobić. I tak moduł audytu, jak sobie pobiorą, zapiszę sobie, że poszła jakaś tam notka audytowa. Moduł Elasticsearch sobie to zindeksuje, moduł mailowy sobie to wyśle maila, moduł Slackowy wyśle sobie informacje na Slacka, Jira sobie zrobi ticketa na Jirze. Co się stało? Stała się rzecz taka dość ciekawa, że ten cały nasz moduł issue w ogóle nie ma informacji, co się w ogóle wydarzy potem, nie? Wcześniej ten mój moduł issue, czy ta moja metodka, musiała wysyłać to tutaj informacje, to tutaj, to tutaj. Ja zarządzałem, byłem tym orkiestratorem, byłem tym dyrygentem filharmonii, a tutaj przestałem nim być. Ja tylko informuję, że okej, utworzone zostało issue takie, przez takiego użytkownika. Koniec, odcięcie. Reszta wysłała się i może się wydarzą, a może tak naprawdę nie. Tylko pytanie jest zasadnicze, czy w tym wypadku ten moduł issue jest tak naprawdę zainteresowany, że zostanie wysłana informacja na Slacka, że utworzy się ticket na Jirze, że zindeksujemy to w Elasticsearchu. Bo moim zdaniem w tym wypadku nie jest zainteresowana. To nie było core tej metody, nie? Więc można sobie to tak zrobić. I to nazywamy choreografią. Choreografia w odróżnieniu od orkiestracji pochodzi z terminów, tak jak na przykład z baletu, z tańca, z tych wszystkich rzeczy, które macie na teledyskach i polega na tym, że ci jednak tańczą synchronicznie. Tak? Ci ludzie potrafią zatańczyć razem, każdy tańcerz oczywiście z was swoje kroki, ale jak sprawdzaliśmy na samym początku, nie jest to takie proste, żeby zatańczyć równocześnie. To co się dzieje, że oni jednak potrafią zatańczyć razem taniec? Skoro nie ma przed nimi dyrygenta. Jest muzyka. I ta muzyka nadaje im rytm. I ta muzyka tak naprawdę jest ciągiem, czy też strumieniem zdarzeń dla nich i oni wiedzą, że w danym takcie, w danym momencie muzyki powinni zatańczyć swoje kroki. I dokładnie tak działa choreografia w naszych systemach. Ja mam informację na jakąkolwiek kolejkę i od razu, to może być Kafka, Rabbit, jakiekolwiek inne rzeczy, ale to może być prosta lista w moim systemie, w pamięci. To może być jakiś prosty element, tak? Ale odwracam całkowicie zależność. Wysyłam informację do jakiegoś bytu, do naszej kolejki, która jedynie co zrobi, to poinformuje odbiorców, PubSub, o tym, że coś się wydarzyło, a to ci odbiorcy już będą odpowiedzialni za to, żeby wykonać swoje operacje. I bardzo często robimy to na poziomie notyfikacji. To jest standardowy przykład. Tak, takie małe powtórzenie. Dajesz. Słucham? Kiedy znika element... Pytanie, tak? Mhm.
mega specyficzne pytanie, bo to zależy od kolejki, od tego, co chcemy, tak? Bo mamy topiki, tak? I mamy faktycznie kolejkę. To w zależności od tego, czego oczekujemy, bo no może na przykładzie Kawki, to jeżeli wysyłasz informację, to tak naprawdę u nas tam to nie znika, tylko ci konsumerzy są odpowiedzialni za to, żeby pobierać sobie te informacje, które ich jeszcze interesują od danego timestampa, powiedzmy, tak w dużym uproszczeniu, nie? To nie jest tak, że kto pierwszy, ten lepszy i koniec, chociaż można sobie coś takiego zrobić. Przy czym, jeżeli zacznę skalować na przykład, bo tu się problemów zaczyna pojawiać, jeżeli zacznę skalować ten moduł choćby od Jiry 5, to ja chcę tylko, żeby jeden otworzył, odebrał, tak? I wtedy tworzy się tak zwaną grupę konsumentów. I to oni powinni pracować jak jedno ciało, więc tylko jeden z nich odbierze tą wiadomość i zamarkuje, że tak, Jira Service odebrał tą wiadomość, którykolwiek, nie? Więc to nie jest tak, że znika, tylko przestaje być użyteczna dla konkretnych odbiorców, może bardziej tak. Tak, ja tak jak powiedziałem, PubSub to jest dokładnie to, tu nie ma żadnej magii, tak? Tu nie ma żadnej magii, większość tego typu systemów opiera się o timestamp, aczkolwiek nie tylko. Okej, wracając, orkiestracja, przede wszystkim musimy wiedzieć, orkiestrujemy, musimy znać naszych odbiorców, czyli musimy mieć świadomość, że faktycznie wysyłamy tą informację i musimy powiedzieć, ty mi zrób to, ty mi zrób to, ty mi zrób to. Mamy pełną kontrolę nad tym, co faktycznie się tam dzieje, w jakiej kolejności. Ja tam napisałem bezpośrednio, najpierw wyślij mi maila, a potem mi zrób notkę audytową, następnie dopiero zrób taką a taką operację. Dokładnie w tej kolejności. Mogę je uruchamiać asynchronicznie, ale w konkretnej kolejności. Jest ryzyko tworzenia tych cykli. Skoro ja wiem, że muszę się odwołać do kogoś, to jeśli tamten ktoś będzie musiał się odwołać do mnie, to też będzie musiał mieć pełną świadomość mojego istnienia. Zaczynają się różnego rodzaju problemy. Jest to proste. Tak proste jak stworzenie metody i powiedzenie, najpierw to, potem to. Nie ma żadnego narzutu. Z kolei choreografia. Po pierwsze, nie do końca wiemy, kto i kiedy skorzysta z naszych danych. Musimy tych danych też przesłać więcej. Te metody wcześniej dostawały tylko i wyłącznie te informacje, których potrzebowały, a w tym wypadku muszę wysłać tych informacji więcej, bo nie wiem, kto faktycznie będzie z nich korzystał. Nie mamy kontroli, w jakiej kolejności to tak naprawdę jest wykorzystywane. Nie mamy takiej pozornej kontroli, tak? Jest bardzo niskie ryzyko tworzenia cykli, aczkolwiek nie niemożliwe, i jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. I to była notyfikacja, ten ostatni etap, w sumie najprostszy. I to jest to, co bardzo często robimy w systemach. A ja bym wam chciał pokazać, że możemy sobie te dwa pozostałe etapy, walidację i operację, też zrobić za pomocą choreografii i oczywiście orkiestracji, co jest oczywiste. Jakie tego będą skutki? Weźmy sobie taką sytuację, tam powinien być kawałek kodu źródłowego, troszeczkę sobie to utrudnijmy. Przy moim tworzeniu issue chciałbym jeszcze, żeby wysyłana była informacja projekt code i typ. I te dwie informacje chciałbym, żeby były weryfikowane zaraz po uruchomieniu. Czyli projekt code musi, to issue, które tworzę, musi należeć już do jakiegoś istniejącego projektu. Nie mogę tworzyć issue dla projektu, który nie istnieje. I o tym ma świadomość moduł, który odpowiada za projekty, tak? Natomiast typ tego zgłoszenia musi należeć do zbioru takich typów, które mamy w ogóle dostępne i za to odpowiada ten moduł słownika. Na przykład, zwykły case biznesowy, najpierw muszę się dowiedzieć, czy mogę to, potem czy mogę to i dopiero wtedy, jeśli te dwie wartości są spełnione, będę mógł tworzyć moje issue. Jakby to wyglądało? Tworzę sobie issue, następnie odpytuję sobie dictionary, odpytuję sobie projekty, dostaję informację zwrotną, a nie mam strzałki jednej, dostaję informację zwrotną i zapisuję sobie, dopiero wtedy wykonuję tą operację na tej naszej, wpisuję sobie issue, po czym wysyłam te moje nieszczęsne notyfikacje i audyty. No i na końcu zwracam wartość. Tak naprawdę ten kod źródłowy może wyglądać na przykład tak, na przykład, nie za ładnie. Możemy sobie to troszeczkę poprawić, aczkolwiek wciąż nie za ładnie, ale z premedytacją. Tu możecie wciąż wyróżnić wszystkie trzy etapy. Jest etap walidacji, jest etap operacji i jest etap notyfikacji. Mam wszystkie trzy etapy zachowane, nie? Spróbujmy to zrobić za pomocą choreografii, co?
Walidację. Bardzo rzadko się z tym spotykam. Tworzymy sobie issue. I tak naprawdę wysyłamy informację, chcę utworzyć issue. To informacja ląduje do projektów i do słowników. I one mówią, OK, możesz, odsyłają. Odbieram tą informację w tym module. Po czym ją sobie zapisuję. Zaczyna się tworzyć coś a la saga, może jeszcze nie do końca. Po czym wysyłam z powrotem informację i leci mi to do modułu notyfikacji audytu. Dwie rzeczy tutaj są trudne. Po pierwsze, skąd ja mam wiedzieć w module issues, że mam czekać na projekty i słowniki? Będę musiał tą informację skądś mieć, nie? To nie jest tak, że aha, okej, czekam. Jak długo mam czekać? To może trwać minutę, to może trwać 2 minuty, to może trwać 5 minut. Będę potrzebował informacji, okej, ja jako moduł issues muszę czekać na ten słownik i ten słownik, więc w zasadzie się to zaczyna, ta zaleta tego, że przy choreografii nie będę musiał znać odbiorców, zaczyna być trochę mniejsza, nie? I większość implementacji niestety na poziomie walidacji działa dokładnie w ten sposób, że ten moduł faktycznie jest tego świadomy. Można to zrobić inaczej, można to zrobić lepiej. Na przykład w taki sposób, że te moduły w momencie, kiedy wstają, uruchamiają się, same się zgłaszają do modułu issues. Ja będę chciał brać udział w walidacji tworzenia issue. I projekty też chcą. I taki moduł issues wtedy musi zachować sobie tą informację, że taki i taki moduł o takim i takiej sygnaturze będzie chciał brać udział w tak zwanym votingu, bo to się nazywa voting wtedy. Tak? One będą głosować, czy możesz, czy nie możesz, w zależności od danego stanu. W taki sposób bardzo łatwo można dodawać kolejne elementy do tego ekosystemu, ale testowanie tego to jest zmora. OK. Zróbmy sobie operację. To jest w sumie najciekawsza rzecz i tutaj będzie można się nad tym zastanowić trochę bardziej. Przy czym, żeby zrobić operację taką trudniejszą, dorzućmy sobie jeszcze jeden moduł, dorzućmy sobie tagi. I moduł tagów będzie działał w taki sposób. Przykładowo, tworzę sobie issue. Issue może mieć dowolną listę jakichś tam labelek tagów i chcę w module tagów poinformować. OK, to issue ma takie labelki. Prosta sprawa, jeżeli to issue ma już jakieś labelki i zgłaszam, jeżeli te labelki już istnieją, tak, to dane issue dodaję do tych labelek. Jeżeli taka labelka nie istnieje, to muszę ją utworzyć i dodać to zgłoszenie. Specjalnie tak, bo coś się może nie powieść, nie? Może się nie udać stworzyć taga, może się nie udać dodać, coś się może nie powieść. OK, tak by to mogło wyglądać. Czyli mam etap operacji. Dodaję issue i potem dodaję. Troszeczkę zmienia mi się jedna kluczowa rzecz. Tak jak mówiłem, jeżeli na etapie walidacji mi się coś nie powiedzie, jeszcze nie utworzyłem danych, jeszcze nic nie zepsułem, wszystko jest spoko. Jeżeli na etapie notyfikacji tak naprawdę mi się coś nie powiedzie, to kluczowe pytanie, czy moim interesem, w sensie metody, która tworzy, czy w ogóle modułu, który tworzy zgłoszenie, jest ten problem, że się nie wysłał jakiś mail. To nie jest problem tego. Ja nie jestem tak zwanym właścicielem tych danych. Nie? Właścicielem danych jestem natomiast, kiedy wykonuję operację. Na tej poziomie dzielimy to na te trzy części. Wykonuję operację, czyli dodaję te tagi i dla mnie to powinno być poniekąd atomowe, tak? Nie mam sytuacji, że stworzę sobie issue, a nie dodam tych tagów, tak? Dla mnie to stanowi to jedną kluczową wartość, więc zaczyna się robić super ciekawiej. Weźmy sobie, wyszarzmy te elementy, które nas nie interesują. I spróbujmy sobie przelecieć, co może faktycznie się tutaj wydarzyć. Tworzę sobie issue. No, muszę je zapisać gdzieś, albo wcześniej, albo później, ale muszę je zapisać. I to, co się robi, to pewnie znacie też, jest tak zwany two-phase commit. Zapisuję sobie takie issue i oznaczam je, OK, ono jest pending. Zobaczymy za chwilę. Wysyłam informację na kolejkę, że będziemy dodawać tagi, takie issue z takimi tagami. Tagi się tworzą, na razie powiedzmy z sukcesem, no i dostaję zwrotkę i oznaczam sobie to wszystko jako ready. Tutaj często się wykorzystuje jakąś inną, małą bazę danych, coś dodatkowego z boku, co może wam przechowywać stan. Czyli mam te trzy etapy. Teraz, co się może nie powieść na tym ekranie? Może się nie powieść tworzenie takiego taga. Co wtedy? Wtedy dostaję informację zwrotną. OK, nie udało się, cokolwiek. Ewentualnie poleciał mi timeout, bo nie odebrałem informacji w stosunkowo długim czasie, że te tagi zostały dodane. Co ja wtedy muszę zrobić?
To już nie jest sytuacja z notyfikacją, że ja się tym nie interesuję. To już nie jest sytuacja z walidacją, że jeżeli się wysypie, to ja mam prostą rzecz do zrobienia. Wystarczy, że zwrócę. Mogę nic nie robić. W końcu nie zapisałem tego jako gotowy, ten obiekt. Mogę też po prostu go usunąć albo oznaczyć, że jest tam corrupted czy cokolwiek i wysłać jeszcze jedną informację na kolejkę. OK, nie chcę już tych tagów i to się nie udało. Tak? Dopiero potem zwrócić informację do użytkownika. Zauważcie, że cały czas tutaj jesteśmy synchroniczni. To jest ta niefajna rzecz. OK, mam trzy etapy i na wszystkich mogę sobie robić orkiestrację albo choreografię. Nie? Zobaczcie, ile architektur i ile jakichś rozwiązań w nowoczesnych mikroserwisach, event-driven architecture, jakieś event processing i tak dalej, tam wszędzie są te koncepty. Albo wysyłacie wiadomości i potem się na nich wzorujecie, albo orkiestrujecie i wykonujecie operację synchroniczną. W zasadzie to są takie dwa podstawowe koncepty. Nie? I fajnie jest je znać, moim zdaniem. Jeśli chodzi o notyfikacje proste, bardzo często wykorzystywane, generalnie firmy od tego zaczynają, jeżeli zaczynacie robić jakąkolwiek choreografię, najfajniej zacząć od notyfikacji, tam jest mało rzeczy, które mogą się faktycznie spieprzyć. Complicated, barely used validation, rzadko. Jeżeli chcecie tylko na poziomie walidacji to wykorzystać, to rzadko faktycznie, bo tam dużo rzeczy się może nie powieść, trzeba czekać, uruchamiacie voting, może się to przydać. Jeżeli będziecie musieli bardzo często zmieniać proces, dlatego kto na co ma głosować, tak? Albo kto w jakim etapie ma uczestniczyć w procesie walidacji i się będzie uruchamiać, wyłączać taki moduł w zależności od sytuacji i stanu całego systemu, to ok, takie rzeczy widziałem, robiłem, aczkolwiek naprawdę dużo problemów. I operacje, to jest w cholerę skomplikowane. Jeżeli macie jakąś transakcyjność i naprawdę długi proces biznesowy, to zaczyna być skomplikowane. Zobaczmy sobie taki pełny przykład. Tworzę sobie issue. Wrzucam, że ona mi tam będzie jako pending, oczekujące. Tak? I zamykam wątek. Znaczy jeszcze tu brakuje wysłania na kolejkę. O, okej. Jest. Czyli co? Użytkownik już podziękowaliśmy mu. Użytkownikowi powiedzieliśmy, OK, będzie. Będzie tutaj. Jakiś tam ID, tak zwany seed, czy cokolwiek tego typu. I wysyłamy informację, OK, zaczynamy fazę walidacji w naszym systemie. I tak naprawdę moduł issues już może zamknąć swój wątek. Nie musi czekać, nie musi zabierać niczego. Nie? To leci na kolejkę. Z kolejki pobierają to te wszystkie moduły jak wcześniej, oczywiście mówią tak lub nie, tam się różne rzeczy mogą wydarzyć. Jeśli powiedzą tak, to wraca. OK. Mam znowu prostą metodę, małą, czyli mój moduł issue czeka na dowolną wiadomość z walidacji. OK. Dostałem jedną wiadomość z walidacji, patrzę do jakiego ID to powinno należeć. Aha, do tego oznaczam sobie OK. Czekam jeszcze na jedną, bo wiem, że muszę czekać na przykład na drugą. Jeżeli przychodzi, OK, zapisuję sobie, że zmieniam stan z walidacji na etap tworzenia, tak? I wysyłam to jeszcze raz. OK, tworzymy takie issue. Dla mnie bomba. Jeżeli ja jestem właścicielem jakichś danych, to wykonuję swoją część procesu, tak? Jeżeli nie jestem, to po prostu informuję pozostałe systemy. Więc tu mi się utworzą te tagi. Tagi się pobiorą, zapiszą, wracają z powrotem do issue. I leci mi to do bazy danych, już zapisuję, tak? Oznaczam to jako gotowe i wysyłam z powrotem na kolejkę. OK, stworzone zostało issue. To jest taki finalny moment, gdzie te wszystkie notyfikacje mogą się wykonać. Nie? Popatrzcie na to. Zaczęliśmy od czegoś takiego. Ten nasz chłopek zaczyna jakiś proces, wrzucamy to w kolejkę, wrzucamy to w wątek, jest walidacja, operacja, notyfikacja, zwracamy, kończymy, dziękuję. A doszliśmy do czegoś takiego. Nasz użytkownik chce sobie stworzyć issue. Leci. Poszło i od razu zwróciliśmy użytkownika, OK, będzie tutaj, tak? Jakieś tam ID 1. My jako użytkownik zaczynamy odpytywać, OK, jest już? Bo ja bym chciał takie ID o 1, nie? Kojarzycie wzorzec proxy. To jest dokładnie to tutaj od strony frontu, tak? Też w tych wszystkich frameworkowych, frontendowych rzeczach są jakieś promisy, niepromisy. Generalnie to wszystko się na to opiera. Vimeo tak działa, YouTube tak działa, wyślecie wideo, tak? I ono się tam przetwarza. Wy możecie sobie wejść nawet na to wideo. No tu będzie kiedyś, może, tak? Za jakiś czas. A tam w tle dzieją się te wszystkie nasze piękne operacje. Walidacja, operacja, notyfikacja. Odpytujemy
i dostajemy, sorry, jeszcze nie ma. Odpytujemy kolejny raz za jakiś czas, kiedy już będzie gotowe i dostajemy piękny nasz efekt. Nie? To jest w zasadzie wszystko. Dwa podstawowe podejścia, przy czym jest mnóstwo wokół tego. Przede wszystkim obsługa błędów. To jest najtrudniejsza rzecz i najbardziej kluczowa. W etapie walidacji ta obsługa błędów was tak bardzo nie boli, bo jeszcze raz powtórzę, nie, tak naprawdę jeszcze nic się nie zepsuło. Zawsze możecie odpowiedzieć, ok, no nie udało się, spróbuj ponownie. Z tysiąc rzeczy, które może się nie udać, ale tutaj jesteście bezpieczni. Na etapie notyfikacji, proszę, niech to nie wraca z powrotem do tego modułu. To nie jest wasz problem. Jeżeli w module e-mail nie wysłał się e-mail, to jest jego problem i niech on się zatroszczy o te dane. Niech on wyśle, sorry, nie udało się stworzyć maila i może niech będzie jakiś inny system, który będzie w stanie wam wysłać wiadomość czy cokolwiek innego. Może moduł mailowy nie działa w tym momencie. Jak wstanie, to się ten mail wyśle za jakiś czas, tak? To nie jest problem. To wszystko będzie działać. Natomiast jest problem z operacjami. To jest jedyny tak naprawdę trudny etap i dlatego fajnie jest sobie to tak przynajmniej mentalnie podzielić, nawet jeśli w kodzie to nie jest podzielone, na te trzy etapy. Bo tutaj faktycznie musicie, jako właściciele tych danych, zarządzać tym, tak? I macie podejścia typu two-phase commit, macie podejścia typu SAGI, tak? Czy event procesory i innego tego typu rzeczy. Z tego fajnie się korzysta, tylko trzeba mnóstwo rzeczy wziąć pod uwagę. Jakiś moduł może mi coś utworzyć za jakiś czas. Jakiś moduł może mi nie odpowiadać w racjonalnym czasie, ale chcemy użytkownikowi dać szybko informację. Więc jeżeli zaczynacie wchodzić w choreografię na etapie operacji, to w zasadzie chcecie robić te rzeczy już całkowicie asynchronicznie, czyli wygenerować sobie ten ID, token całego zgłoszenia, odesłać go do użytkownika i niech on pracuje już na bazie, że kiedyś gdzieś to będzie, bo realizacja synchroniczna tego to jest dramat. Więc jeżeli macie wymóg w swojej pracy, że wasze API musi być synchroniczne, a chcecie to robić w ten sposób, to jest mi bardzo przykro, ale będzie was to bardzo boleć i te operacje będą trwać naprawdę bardzo długo czas. Tak, wiem, byłem tam. Okej, czas mi się kończy. Ja się nazywam Daniel Pokusa, tu macie mojego Twittera, mój blog, na którym piszę o tej walidacji Operation Notifications, plus jeszcze piszę, mam w przygotowaniu kilka artykułów o choreografii i o orkiestracji, takie bardziej szczegółowe już z mięsem, z kodem, springi, nie springi. Organizuję swoją konferencję darmową w Gliwicach 18 listopada, Spread IT. Mamy trochę fajnych osób też, będzie Jarek Pałka, będzie Jarek Ratajski, będzie Sebastian Malaca. No i jestem tutaj, reprezentuję Jaga Śląskiego. Fajnie, jak oddacie głos na, ocenicie moją prezentację i napiszecie jakiś feedback, jest on dla mnie mega ważny i mega cenny.